Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Tutaj będąc w Belgii, w gościnie u kolegi Markusa Bauera, mamy możliwość skorzystania z tego, że zaprezentuje nam gołębia, którego będziemy mieli wystawionego tutaj u nas na aukcji. Jest to gołąb o numerze 2015 roku, oczywiście 217, 57, 9 samiec czy samica, Markus? Yeah. Vogel oder Weibchen? Was denkst du? Es könnte ein Weibchen sein. Es könnte ein Weibchen. Es ist so. Prawdopodobnie samica. Manfred, das sind Spätjunge von letztem Jahr, 2015. Das sind późne gołębie z 15 roku. Warum? Carlo von Rompuy, mein Freund, gewinnt zum dritten Mal Bursch National den Königsflug von Belgien. Gegen 60.000 Tauben war der Vater der schnellste. Gegen 60.000 Tauben von ganz Belgien. Nach dieser ein Moment, przetłumaczyć. Jego przyjaciel Carlo van Rompuy po raz trzeci wygrał tak zwany królewski lot w Belgii, czyli narodowy Bursch. Bursch ist der Königsflug? Ja, habe ich schon gesagt. Gewinnt zum dritten Mal. Po raz trzeci van Rompuy wygrał ten narodowy Bursch. Gołąb, który w 15 roku wygrał ten lot. Darum heißt der Vater Hattrick. Nazywa się Hattrick z powodu tego, że trzeci raz wygrał ten hodowca ten lot. Trzeba dodać, że wygrał ten lot przeciwko ponad 60 tysięcy gołębi leci z Bursch. Und dadurch, der Vater war am Reisen, hat erst im Herbst, im Spätherbst, diese Tauben gezüchtet. Diese Taube und noch eine. W związku z tym, że ojciec, czyli ten Hattrick, był lotowany. Tutaj mamy ojca tego gołębia? Nie. To jest rodzeństwo. A rodzeństwo. Dwa takie gołębie mamy. Ale ja mam verschiedene Mutterstecki. Ty wiesz co, może pokażmy je tak, żeby zobaczymy, czy one są podobne. Poczekaj, Markus, ale moment. Pokażmy go. To jest o jakim numerze gołąb ten następny? 217, 57, 46, a ten był 57, 90. Ten sam ojciec, tak, inne matki. Inne matki. Pokaż też skrzydło ma równocześnie, no zobaczmy. Tak. Czyli to są, ojcem jest zawsze Hattrick. Ojcem jest Hattrick. Beide aus Hattrick, all two are from Hattrick. And I think they are two hens. This is a hen. Myśli, że dwie samiczki. This, but this is a hen. Czyli ta 46 to jest raczej na pewno samica, tutaj troszeczkę ma wątpliwości. No, popatrzmy. Rewelacyjnie to wygląda. Zaraz mi odziął, nie? Nie. Masełko. Masełko, pardon. Masełko. Późne to jest, ale naprawdę... A jakie ma, a matkami kto jest? And the pedigree I show you in the hotel. Rodowód za chwilkę będzie. Zademonstruję. Tak. Naprawdę dwie super samiczki. O, one mają podobne umaszczenie, nawet widzimy takie są plamy, takie lekko szare. O, zobaczmy tutaj też, Manfred prezentuje widełki. O, i te dwa gołębie mamy, no cena jest niestety ich taka... No, znacząca dość, jeżeli chodzi o nasze aukcje, ale też są to gołębie, gołębie nieprzeciętne. Niepospolite. Też. Dokładnie. Tak. Także widzimy. Może gesund, ha? Sehr gesund. Musisz pokazać te. Now we have February. Late youngster, spät junge. Mamy początek lutego. Hill and Sill. Hill and Sill, birdie produkty. Przy okazji tutaj właśnie też reklamujemy gołębie, które te produkty, które prezentowaliśmy tutaj będąc w hodowli u Renego Kensa. Perfekt. Products to są produkty, dzięki którym, super, tak jak powiedział Markus, te gołębie taką zdrowie mają. Możesz, Krzysiek, zrobić zbliżenie? Super oko mają te gołąbki, super oko. My dzisiaj tak zaprezentujemy tylko film, ale tam na zdjęciu postaramy się zaraz zrobić, jak, o ile będzie to możliwe, tutaj w Belgii, wykonać im zdjęcie oka, o, i widzimy skrzydło. No ale tutaj też przy okazji od razu zobaczmy, René przyniósł nam kolejnego gołębia. Co to jest za gołąb? To jest mały drugi. Syn Rudego. Syn Rudego, to jest ten, który jest właśnie ojcem. Das ist der Vater von... Die Schule ist. Das ist der Vater von, was du gekauft hast. Lore. Nie, bo to Lore. Nie, ale ja to chyba... Ja to fata, ty jakie kochasz. Czyli to jest ten gołąb Rudego, którego prezentowaliśmy wcześniej. Christoph, this is... Ojciec. The father ojciec gołębia, który tak, będzie na licytacji. Tak, o właśnie. That's a really good, huh? Zobaczmy. Czyli to jest oryginał Van den Abele, Gaby, pokażmy numer. Son Rudy. Syn Rudego.
315, 59, 70. Samiec. Ciężko utrzymać oczywiście. Tak. O, skrzydło pokaż Manfred, tylko tego nie wypuść, nie? Trochę koszty były duże. No, tak to wygląda. Piękne upierzenie. This cock looks better than him. Tak, tutaj właśnie Markus powiedział, że ten ptak wygląda lepiej niż Manfred, ale tu dużo nie trzeba, bo papierosy plus nieogolenie się tak. Ja to interpretuję, że ten samiec wcześniej czy później pojedzie do Polski. Pojedzie do Manfreda. Także zobaczymy. Także o. Son Rudy. Prezentację mamy, że tak powiem, zakończoną. Na razie dziękujemy, a wszystkich zachęcamy do wzięcia udziału w licytacji gołębi, które tutaj prezentuję. Dziękuję, do zobaczenia. Dobry lot.